Witam was tutaj, cześć, cześć, mam że zapraszam was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Co tu dużo mówić? Zaczynamy. Dobrze, ale już bez większego przeciągania od razu przechodzimy do naszej rozgrywki, ponieważ mam dzisiaj wytargowałem całe 30 minut, więc po prostu istny raj, więc nawet tutaj na tym naszym intym się dużo nie posiedziałem. Jedną rzecz, którą niestety musimy postawić, to jest ten budynek, baza helikopterów gaśniczych, ponieważ raz na jakiś czas coś nam się podpala w naszym mieście i no budynki są w płomieniach, znaczy nawet nie budynki, ale na przykład te lasy. No i do lasów tutaj nie mam żadnego dostępu, więc musimy się czymś takim zająć. No i tak, ustawiamy sobie tutaj parę takich wieżyczek, które będą się tutaj zajmować tym naszym fire. Tutaj, tutaj, no i może tutaj. I jak cokolwiek się będzie działo, to oczywiście oni po prostu będą lecieć i się tym zajmować. Może jeszcze jakaś tutaj jedna. To tutaj tyle. Tu jest jeszcze jakieś dziwne. Jakieś dziwne. Tutaj się nie wiem też czemu. Tu są po prostu chyba jest tak duże źródło, dlatego tutaj tak jeździ tutaj. Tak, tu się trochę tego chodzi, dobra, przyspieszmy sobie czas. No i co tu dużo mówić, dzisiaj się zajmiemy portem. Wyraziliście w ankiecie oczywiście, jak chcecie, żeby to wyglądało mniej więcej. Więc tak, chcieliście, aby był głos taki i taki, więc no. Chwila. Aha, czyli to w żaden sposób tutaj nie. A, tu jest droga tak w ogóle. A, to tak, jeżeli to sobie wyburzymy. Okej. To czy ja tu jakkolwiek to mogę wrzucić? Proszę. Nie można podłączyć do trasy. Ejść. Dobra, no to nie, nie to nie. Dobrze, pomysł jest taki, aby postawić jeden duży i później dwa małe. Tylko nie zastanawiam się, może małe to bliżej tego, a tu będą pociągi. Tak, pociągi będą miały lepszy wyjazd, jeżeli będzie to chyba poustawiane z tej strony. Tak, bo zobaczcie, tutaj skąd ten pociąg będzie teraz jechać? Nie, dobra. To dajmy sobie jeden ten mały tutaj jeszcze, czyli tutaj odpowiedni dystans i to jest maksymalna odległość, ale to musimy przybliżyć trochę do siebie. Dobra, no to tutaj tak mam duże miejsce, więc nie powinno być tam jakiegoś dramatu. O, dobra, jest całkiem dobrze, wszystkie powyłączajmy. No dobra, no i tak, mamy wszystkie nasze porty już podłączone, jest ich dużo. To i dużo. Kurczę, ludzie mi się chcą budować, a ja zwykle dzisiaj się tym nie chciałem zajmować. Nie, dobra, nie. Tym się nie będzie zajmować. W ogóle to czekaj. A, tym się akurat zajmę. Bo jakim prawem ktoś tutaj tak kiepsko wybudował tą autostradę? Ja się na to nie zgadzam. Przy okazji ludzie się też budują. Proszę bardzo, to tak ma wyglądać. O, lepiej, od razu lepiej. Oczywiście skrzyżowania wypad i tutaj parę budynków może do się wpakować. Przyjmując o tym, że tutaj ty nie powinno ciebie tutaj być. O. Dobra. Tu jest jakiś starszy budynek. Trzeba się tutaj nim zająć. A, wiem, że coś jest niepodłączone, ale to na szczęście jest tylko coś tego typu. Dobrze, wracając do naszych ukochanych przemysłu. My musimy jej podłączyć jakoś, puścić autostradę taką. Jakąś inteligentniejszą dosyć, więc dajemy sobie maksymalną siłę i tak, tu sobie wymanewrujemy nasz ten teren, aby on jako tako mniej więcej wyglądał, czyli to won i tak, tutaj żadnych tych dróg naszych teraz nie będzie, później się tym zajmiemy dokładnie, jak to będzie wyglądać z tymi naszymi tutaj drogami i proszę bardzo, ich tutaj nie powinno już teraz być. No, oczywiście się noc robi. No to tu sobie trochę jeszcze dajmy. Czekaj. A, bo tu jest ten wyższy poziom, tak. A, to dajmy sobie tutaj ten wyższy. Tak, bo on tutaj i tak jest przecież wszędzie ten wyższy. A, tylko nie aż.
Kurczę, duża jest różnica pomiędzy tym a tym. Dobra, już nie będzie, i tak jest filowana odtąd. Może być. A, ten jest wyjątkowo nisko, okej. A ten jest już z kolei na takiej wysokości jak ten, a ten... Ani na takiej, ani na takiej, okej. Świetnie. Fajnie, taka to zbieżność. Tutaj możemy jeszcze to sobie wyrównać. O, tu jest jakaś wieżyczka, to trzeba nie trochę stąd wycofać, bo ona tutaj też nie jest jakoś do niczego niezbędna. Dobra, no i tak, stąd sobie tutaj musimy zrobić jak najgłębszy pogłębienie, czyli stąd tu powinno być jakoś tak mniej więcej to, po to, aby to ładnie wyglądało, po pierwsze, a po drugie, jeżeli to tak będzie wyglądać jak teraz, to statki nie będą miały żadnych problemów z przepływaniem tutaj do tego, więc no powiedzmy tak to powinno wyglądać. Na przykład tutaj jest o wiele bardzo, bardzo źle, albo tutaj nam grunt wychodzi w te ściany, a tego bym akurat tutaj w ogóle nie chciał. Odcinek ten, który teraz nagrywam, przynajmniej mam taką nadzieję, że się pojawi w poniedziałek. I to Little Big Planet nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że jakoś z Little Big Planet będzie. Chociaż nie mam żadnych pomysłów jeszcze, co będzie. Ale będzie, tak? Myśmy... Dobrze. Będzie może Little Big Planet. Może jeszcze kiedyś się pojawi odcinek jakiś. Dobrze, to tak, tu sobie dajmy, nie pamiętam już jak to było. Chyba jest na dole. Najpierw jest duża, później jest mała. Chyba tak. Zresztą to nie ma dużego znaczenia, jeżeli byśmy teraz puścili... A nie, to ma duże znaczenie. Tak, bo ci mają słupy. Dobrze, czyli najpierw jedzie ta droga. W sensie autostrada. A tuż, później tuż przy niej jedzie ta druga autostrada. Okej, okay, no to tak, to może być. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zbyt daleko od siebie, ale dobra. Ale nie powinno być z tym problemów. Dobrze, no i tak. I stąd, z tego co pamiętam, robimy na przykład wjazdy stąd. Albo może nie. Róbmy, że stąd zjeżdżają. O, to jest może lepszy pomysł. I tutaj byś musiał jechać do góry. Oczywiście my wiemy, że tak bardzo pod górkę nie podjedziesz. Dobrze. I my to tutaj weźmiemy pod uwagę. Na przykład, czekaj, tu, okej, okay. Dwa. I nie chcesz wejść. I niepomocnicze wyłącz. One są dobre tutaj, żeby to poustawiać, ale kropka. Na tym się ich pomoc tutaj kończy niestety. Może tak. O. Czekaj. Nie, przesadziłem. Trzy do góry, max. Raz, dwa, trzy. Nie, to może było cztery. A ja... O, teraz jest dobrze. Dobra, no i takie wjazdy tutaj i tu przy każdym tego typu miejscu niestety trzeba zrobić to samo, czyli tutaj jest zjazd. Robię jak najbardziej takie wolne te zjazdy, żeby nie miały szans się robić żadnej korki, nie? I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Aha. To ja wiem, że ty byś to tak chciał. Chyba źle zrobiłem ten. Tak. Aha. Musi to być bardziej taki długi. O, na przykład taki. Nie wiem, czy teraz w ogóle nie przesadziłem, ale czekaj, bo tutaj jest ogólnie jakiś strasznie duży dołek. Tak, nie wiem. Nie, to on tu musi być krótki. Tu musi być niestety krótki wjazd. Będą zwalniać. Tak, tu zmienię kierunek. Okej. I powiedzmy, że stąd. Ej, ty. Macie. A tu w ogóle tego nie mogę podnieść. Ale ja. A ja muszę tutaj zrobić wjazd na górę. Dobrze, to tak, dajmy sobie, że... No nie gadaj. No nie, bez przesady. O. Można. Dobrze. To tak, trochę w dziwny sposób dojeżdżasz. I pytanie, czy ja teraz mogę tego sobie dostosować ten tu wjazd. Nie mogę. Okej, czyli w ten sposób już niech będzie. Dalej. Tu musimy zrobić jakiś ciekawy zakręcik. I się właśnie zastanawiam, jakby go tu zrobić.
ale chyba mam pomysł. Jeżeli sobie weźmiemy kręta, zakręt taki i później kręta, zakręt... Nie, tak, tu się przydadzą już linie pomocnicze. Zakręt taki i to jest zakręt dobry. No, to jest dobry zakręt może i nawet. Ja mam pytanie, no właśnie. Czy mi tutaj to by weszło? Tu będzie już ostry. Ajajaj. Czekaj, ja mam pomysł. No, tu możemy zrobić trochę inaczej. Nie, to już przesadziłem trochę. Aj, wyburzyłem dobry kawałek. Dobra, czekaj, wróć. Ile jest na zagadku? 10 minut, dobra. Dobra, nie idzie mi aż tak źle. Powiem to tak, nie idzie aż tak źle. Dobrze, dajmy sobie stąd. Tu dotąd. I stąd. Powiedzmy dotąd. No dobra, no i mniej więcej to poszło, okej. Dobra, to mamy coś takiego. Tak na poprzek trochę to przejechało, ale mniejsze z tym, to nie jest jakoś akurat najbardziej ważne. Dalej, kolejną rzeczą, która jest tutaj by się przydała ważna, to byłby tutaj wjazd. Tylko tak. Dobrze, możemy sobie to zrobić w ten sposób. Świetnie. I teraz tak, ta droga musi wjechać na górę. Musi. Hehehe. To będzie ciekawe. Może jednak powinniśmy to zrobić trochę inaczej? Bo ona jak tutaj tak tą drogę przejeżdża, tak się zastanawiam teraz, to nam tutaj trochę problemów robi. Chociaż wygląda to fajnie. Nie, wiecie co? Nie. My z tego nie skorzystamy, z tego typu zakrętu. Ty też, on. Musimy to zrobić inaczej. Ty dotąd. Okej, dobra, tak może być. I stąd puszczamy sobie zakręcik. Nie. Musimy podjechać kawałek chyba jeszcze. Nie, on musi być po prostu większy, dłuższy zakręt. Okej. I tak tu dotąd. To nie wygląda na idealny zakręt, ale na cóż. Teraz się żyje, tak? Bo tu co trzeba zrobić? Raz, dwa, trzy. To jest ta wysokość? Nie, to nie jest ta wysokość. To powinna być chyba ta wysokość. Tak. To musimy zrobić zjazd w dół. I tu jest z tym największy problem. O! I teraz, teraz to będzie dopiero zabawa. Bierzemy tutaj krętą. A nie, no z tym nie będę już taki wieki temu mówił, że mi się uda ustawić na w ogóle krętą. Nie, to tak nie powinno być. Tak. I tak. I tak źle. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, daj mi dowolną i wyłącz linię pomocniczą. I teraz może się uda. Tak. I tak. O, dobra. To tak, jeżeli to mamy zrobione, to można i teoretycznie naprawić to. A, już wiem czemu to tak nie chce wyjść. Z prostej przyczyny. Jeżeli byśmy sobie teraz włączyli linie pomocnicze. Nie to. To było w złym miejscu. Nie. Chcemy na powierzchni. Dobrze. I teraz. Jeżeli sobie weźmiemy dowolną. To może by mi się udało to zrobić. Nie. Dobra. To tak, linie pomocnicze wyłącz i siatkę również. Okej. Może teraz. Okej, nie, krętą mi daj. Bo krętą to ja tu sobie mogę bardziej ustawić dokładnie do moich kierunków. Nie, ale musimy jeszcze wyłączyć jedno odcinkowe. Kąty trzeba zostawić zawsze. To jest podstawowa zasada akurat. Ale odcinki to mi tutaj też nie pomagają. I po czymś takim już mogę się podpisać. Dobra, wróćmy z tym wszystkim. Na czymś takim spędziliśmy 5 minut, świetnie, normalnie świetnie.
Tak, tutaj trzeba zrobić podjazd pod górkę i szczerze naprawdę jestem ciekawy, jak mi się go tutaj zabić. Mówię szczerze. No bo co jak co, ale tutaj podjazd pod górkę. Oj, 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 oj. Chyba, że sobie damy tutaj. Nie. Możemy dać tutaj zjazd w dół. O, na przykład takie coś. No, czekaj, jeżeli damy tutaj sobie nawet zjazd w dół, to tu musi być dojazd. I tu już się robi też kolejny problem. Chyba... Nie. Tutaj się... Nie, tutaj się nie da tego zrobić inaczej. No jeżeli nawet byśmy stąd... Czekaj. Bo ja tutaj muszę zrobić zakręt, co nie? Okej. Dobra. Za dużo. Linię wyłącz. Tak. I tak. Okej. Dobra, to mi nawet pasuje w miarę. Nie mogę tego ulepszyć? Czego? A, okej. Bo jest to poza. Dobrze. No tak, jeżeli to sobie wyburzymy i puścimy to sobie tak po prostu, to na nas żadne skarby nie podłączy się. Dobrze, świetnie. Natomiast jeżeli byśmy puścili to sobie w ten sposób i tą drogę do tego, to też mi się nie podoba. Okej. Natomiast nie. Ejejej. No to trudno sobie wziąć odcinek. Normalnie problem za problemem. O! Idealnie. Czekaj. Siedź cicho. Teraz to się musi udać zrobić, tak? Nie? To damy sobie taką drogę, jak nie. Dobrze. Nie, kolego. Pozwoli... Co jest? Ej. Mam... Wbudowałem to i się zrobił kompletny problem teraz. Dobrze, dajmy sobie taki tutaj zakręt, co nie? I teraz dajmy sobie to, to i to i proszę bardzo. Dobrze, tą drogę jakby ktoś się zastanawiał, po co ja tutaj zbudowałem. Ja bym chciał, ale to się oczywiście nie uda, puścić po całości tego obiektu, aby mogli jakby coś tutaj zawracać. Jeżeli będą robić jakieś dziwne manewry, to my oczywiście ją usuniemy stąd. No i tutaj to już oczywiście będzie wjazd. Jeżeli mi się uda to jakoś go sensownie montować. Dobrze, mogę tylko tak. No. Nie. Na pewno da się jakoś jeszcze inaczej. Daj krętom. Stąd tu. Nawet kręta tu nie pomaga. Co jest? No cóż. O. Już mi się to bardziej podoba. Dobrze, mamy ten tunel jeszcze tutaj, który trzeba... Dobrze. Ten tunel mi się w ogóle nie podoba, że tutaj jest. Jakbym... Tak, może teraz by mi się udało jakoś... To tutaj, co jest na dole, podłączyć jakoś. Sensownie, jakby coś... Ja nie mówię dzisiaj, że uda nam się włączyć ten budynek do użytku publicznego. Ja raz już tutaj mówię, no proszę bardzo, można. Tutaj co prawda jest ten zakręt taki jest, ale kto by się tym przejmował. O, nawet można było zrobić pięknie. Dobrze, mamy 19 minut, ale zrobiliśmy, teoretycznie za nami jest już najtrudniejsze. Chociaż, czy ja wiem. Teraz tak, tu musimy sobie wybudować... O. To mi się wyśrodkowało, nie jestem przekonany, ale dobra. Taką poczwórną autostradę, co nie? I do tej poczwórnej autostrady będą wjeżdżać kolejna ta droga. I kolejna ta droga. Ładnie. No i one tutaj się sobie będą wjeżdżać, co nie? I będzie mi się to wszystko ładnie rozjeżdżać. Z kolejnej rzeczy, którą tu trzeba byłoby zrobić jeszcze, to jest oczywiście ta droga. Czemu nie mam wyłączone? Okej. Okay. To wróć. Powiedzmy, że mam sobie coś takiego. Kurczę, ja bym to chciał jednak, żeby był bliżej. O, dobra.
A ja mamy podłączenie i tak. I musimy sobie zrobić jeszcze tutaj podłączenie tego. Tak, bo to ma zjazdy z dołu. Dobrze. I tak w ogóle teraz się zastanowiłem, że ten tu wyjazd powinien być na górę, ale na górę już by nie mamy jak w sensie wsadzać, więc no dobra, to już tak może być. To jest jedyne, co tu można zrobić, to czy to, to możemy ulepszyć na jeden pas. I po prostu będę sobie wjeżdżać dwa. O, to jest nawet dobry pomysł. Tu mogą być teoretycznie trzy. Nie, tutaj czy tu trzy? Nie, to tu będą trzy. No i tu będą się powoli dozjeżdżać na mniejsze pasy. Dobra, to tu może tak wyglądać, jak wygląda. Natomiast tak, mamy tę naszą poczwórną autostradę. To jest, no... Powiem tak, trochę jest to przesadą, ale już nie będzie. I tak, tu musimy zrobić jakiegoś rodzaju węzeł. Ponieważ jedne samochody muszą jechać tu, jedne tu. Dobra, tak, pierwsze to trzeba wyrzucić całkowicie. To won. I tu trzeba wmontować jakiś węzeł. Tylko jaki? Co do koniczyny, to nie wiem, czy on tu się zmieści. Chociaż byłaby idealna. Dobra, czekajcie. Spróbujemy koniczynę wmontować. Mamy jeszcze chwilę. Więc no cóż. Dobrze, dajmy sobie na stopa. Aby mi się to wszystko tak szybko nie rozleciało. I spróbujmy ją teraz zmontować. Koniczyna. Czy to trzeba będzie wymontować? Możesz. Okej, torowisko. Mam nadzieję, że nie cała, tylko kawałek. Czy tyle ci wystarczy torów? A, tyle ci wystarczy torów, tylko że jest z tym. Dobra, tak, to trzeba też wyłożyć niestety. Because it's with your money that we can make you more money. I trzeba wydłużyć jeden tutaj kawałek tej drogi. I teraz powinno nam to ładnie wejść. Imagine planting a money tree in the ground and ja tu naprawdę dużo rzeczy teraz wymyśliłem. Ty mi tu nie będzie teraz rzędzić, że zbyt z tym zboczy. Ja ci nawet zboczę zrobię. Widzisz? Można, można. Polsa jest? Jest Polsa. Można, można. Cały czas ci się to nie podoba. Znaczy, tutaj to ja widzę, że masz problem. Ale no, no dobra. Dobra, damy ci tutaj kawałek, ale tego tu później nie będzie. Z góry mówię, my to zaraz usuniemy, bo tam jest woda. Co ci się tu jeszcze nie podoba? Tutaj kawałek, tu jeszcze ci mam przedłużyć. Kurczę, tu wszystkie kamienie teraz mi wyrzuci. Ale ten węzeł tutaj to jest... Pogubiłem się, to tu jest stanego. What? Gdzie tu masz strome zbocze? Człowieku, opanuj się. Co, to ci przeszkadza? Nie, no, weź. O, dobra, jest. Dobrze. I tak, to musimy wyburzyć. Od razu z góry mówię. To również i tak. Ponieważ to wszystko trzeba obniżyć do tego poziomu, co było tutaj wcześniej. Bardzo. Dobra, widzę, że to już jest jakaś duża fala. Już zobaczcie, już się szykowało, żeby mnie tutaj wyrzucić w powietrze. Szczęście byłem wieczny. Dobrze. Tutaj. Dobra, ale tak, włączmy sobie start. Zaraz pociągi trzeba mi naprawić. Zaraz mi się odcinek kończyć. Hehehe. Tutaj, o, jak idealnie możemy. Dobrze, to tutaj jest ładnie podłączyło się. Tutaj na dwa mosty. No, nie wygląda tak wspaniale. Tak. Ja chcę, żeby to było wszystko wspaniałe, tak? Linie pomocnicze, dobra, tutaj sobie to podniesiemy spokojnie do tego poziomu, co tu powinien być. Czyli taki. I stąd... On tutaj już chce zrobić dwa. Zjazdy, dobra, to stąd. A, tutaj widzę, że i tak są moje wahania nastroju. Tutaj bawiłem się ostatnio.
Świetnie, to będzie o wiele prościej. Skoro tutaj już są moje roboty, to będzie prościej z tym forsować się. Dobrze, to tak, to stąd. Dajmy sobie tutaj zjazd tu i tu. Tu widzę, że kable się rozwaliły, już je naprawiam, spokojnie. Dobrze, kable naprawione. Złe kierunki oczywiście. Dobrze, to tu macie dobry kierunek i tu nie macie po prostu podłączenia. No ale to nie jest nic nowego, tak? To jest w tym mieście normalka, że ludzie nie mają podłączenia. Dobrze, to tak, tutaj sobie dajmy kawałek. Tutaj trzeba było wyłączyć linie pomocnicze, żeby to działało dobrze. I już widzę, że na zegarku to jest... Znaczy, nie patrzę teraz na zegarek, ale na pewno już jest... Z czasem krucho. Tutaj ja to wyburzyłem, ale mam nadzieję, że mi się to uda tutaj te pociągi naprawić. Co nie? Tu będzie trzeba zbić węzeł. Ja go na razie dzisiaj oczywiście nie będę robić, a tu będzie naprawdę duży węzeł kolejowy. Zero korków i tego typu rzeczy. Widzę, że tu musi być podłączenie do tego. Czekaj. Tutaj dajmy sobie mostek nasz. Tu sobie dajmy podłączenie. Czy tutaj... Właśnie tak... Tak coś sądziłem, że tutaj nie ma szans, żeby się zrobiły tory. Tak. Teraz ty tu nie chcesz wyjść. Tak, to... Nie, no tu nie będzie torów, nie ma szans. Tutaj też nie będzie torów. A tak? Nie. Tak? Nie. Tak? O. Nie, teraz już jest za dużo. Kurde. Były tutaj koszty tory. Ach. Dobrze, daj. Dobrze, zrobimy sobie tutaj drugi most po prostu. Nie to nie, tak? Ja nie będę naprawdę tutaj z kimś walczył. Nie chcę. To zaraz nie będzie mieć po prostu żadnego podłączenia. No, to tutaj... Tak. To wyburzyć. Tutaj to będzie podłączone jako główna linia. Co nie? To jest podłączone jako główna. I stąd nie. Czy my... Myślałem, że mamy tą drugą ustawę na niego. Czyli teraz budujemy, ale dobra. Tu macie podłączenie i... No to, ale teraz to macie taki wjazd tutaj normalnie, że nie macie w ogóle co ma robić. Dobrze, i jest podłączenie. Tutaj ten węzeł naprawdę mi się podoba. Trzeba nie na nim jeszcze tutaj popracować, bo to na przykład trzeba byłoby... Ale to może już kiedy indziej. Jakoś trochę wyrównać teren. Bo to, co tutaj się wyprawia, to nie. Nie, ja na to spadając. Proszę bardzo. Trochę trzeba tutaj podnieść teren i wtedy to nie będzie aż tak tragicznie wyglądać. O, proszę bardzo. Tutaj to jeszcze przebudujemy i będzie to lepiej jeździć. Dobrze. Wracając do tego, co tutaj się dzieje i wyprawia. Tutaj nasz wał idzie powoli do góry. I ja się szczerze zastanawiam, czy nie pójść z wałem i tego jakoś tak tu nie dokończyć. Czekaj, bo ten wał możemy tutaj jakiś jeszcze wyżej puścić. Czy już tutaj brzeg ci się kończy? No tak, kończy ci się brzeg. W sumie nawet się nie dziwię, już strasznie dziwię. To tak, dajmy sobie tutaj trochę jeszcze tego. I to sobie po prostu damy zakręty. O, co nie? I tutaj proszę bardzo... Nie, czekaj, to jest to. Ciach. O. Bo tutaj musimy ten nasz węzeł jakoś zmontować. I tak. Jeszcze jesteś wyłączony, tak? A nie. Wyłączony z użytku. No, czyli teraz powinno być dobrze. Tak, tutaj. I jeszcze na razie to tak będzie wyglądać dziwnie. Pojawiają się czteropasmowa jest droga. Proszę bardzo. To samo ma być po drugiej stronie pasy, w jedną i w drugą stronę. I tak. Stąd jadą cztery tu. O kurczę, tu jest naprawdę mało miejsca. Cztery jadą tu. A, to nie będzie aż tak blisko, na pewno nie. I tutaj muszą się łączyć już cztery.
Nie, wiesz co? Nie, to tak nie będzie wyglądać. Jest tu za mało miejsca po prostu. Tutaj proszę bardzo, będzie jeden odjazd na te. Tutaj były trzy pasy. My zaraz je naprawimy, ale były znowu trzy pasy, ale to za chwilę. I stąd tutaj na górę muszę wjechać. Te górne pasy, co nie? Czyli tak. I linią tą zakrętą. O, stąd tutaj. Proszę bardzo. Ładnie, ładnie, naprawdę pięknie. Aby to jeszcze wyglądało ładnie i pięknie tutaj, możemy sobie to samo zrobić tutaj. Ciach, ciach. O to mi chodziło. Dobrze, tutaj wjazdzik jakiś. Dobrze, jest dobrze. I tutaj trzy pasy, jakby mi się udało ulepszyć to. Dobrze, macie trzy pasy, świetnie. Dalej. Macie tu wjazd. Czyli teoretycznie już to można włączyć, ale nie, spokojnie, jeszcze tego nie włączymy. Tutaj jak może zauważyliście, drugie... Właśnie się zastanawiam, czy tutaj im puścić aż cztery pasy? Czy nie? Nie, tutaj zobaczcie, puścimy sobie po dwa, bo tutaj ogólnie będzie mniejsze użytkowanie tego wszystkiego. Bo tutaj to mamy sobie w ogóle zrobić to jakoś tak prościej, bo tutaj zobaczcie, są tylko dwa perony, znaczy w sensie tylko dwa duże dworce, co nie? Więc my tutaj sobie puścimy zwykłą, taką potrójną autostradę, bo tu nie będzie aż takiego dużego zainteresowania tirowego, jak będzie to się zdziwi. I na przykład tutaj, nie, pomiędzy tymi to możemy nawet puścić taką drogę. I tu będą po prostu zjazdy i wjazdy. Tak? Taki miałem pomysł. Czy stąd to musi być? Tu? Nie, daj. Aha, teraz to już mi tu weszło raz. To już będzie tak chciało być cały czas. Dobrze, to zróbmy może sobie w ten sposób. I powinni... nie. I powinni teraz to całkiem ładnie obsłużyć. To mamy te nasze trzy pasy. Nie wiem, czy te trzy pasy to nie jest lekka przesada. Nie, tu jest lekka przesada. Tu spokojnie wystarczy im... O, proszę bardzo, jak będą mieli tyle pasów. Tu ewentualnie mogę się zgodzić, aby był jeden pas tutaj specjalny dla skrętów, ale poza tym to... tak samo tutaj. Ale poza tym to naprawdę tutaj nie ma jakichś wielkich zapotrzebowań na aż tak duży rozrzut tego wszystkiego. No i stąd byśmy... tylko z jakimś ładnym wyjazdem, aby to jakoś strasznie tutaj się nie kręciło. I tutaj krętą ładnie powinno wjechać. Ja zaraz zerknę na zegarek. Ja zaraz naprawdę zerknę na zegarek. 33 minuty dla mnie jest jeszcze. Nie jest jeszcze tak tutaj iść. Tak. Jakby coś to... To nie trwa tylu minut, ile widzicie. Tak, to tylko złudzenie. Tak, to złudzenie. Wy tam widzicie co innego na liczniku jest. Dobrze. Stąd tutaj sobie zrobimy ładny już zakręcik. Kiedy mówisz ładny i próbujesz zrobić ładny. No właśnie, kiedy próbujesz zrobić ładny. Może tak. Nie, to było za dużo. Tak. Powiedzcie mi później, czy to wyszło dobrze. I w ogóle jest do was pytanie, a to może się zapytam jeszcze raz w kolejnym odcinku. Jak ma się nazywać ta dzielnica? Bo jakoś trzeba ją nazwać, co nie? Dobrze, tutaj damy sobie kawałek prostej drogi. I tu do środka może się pojawią dworce towarowe, czy jakieś usługi, czy cokolwiek. Więc tutaj tak, tu sobie to przyciągnę trochę tą dłuższą autostradę, a tu później to spokojnie będą już wjeżdżać. I tak, tu mamy tę naszą poczwórną autostradę, co nie? Tak trochę dużo pasów. Spokojnie, 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 ich tu aż tak dużo nie będzie. Trzy pasy jadą dalej. O, już to siedzi, zobaczcie. Tu bym sobie puścił to, nie wiem, później. Jak jeździć wszystko na górze. Dajmy sobie górą. Okej, wyższą górą. Raz, dwa, trzy, cztery. Zbyt stanę zobaczę. No i weź tu człowieku i idź czymś takim na wojnę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, masz podjazd. Tak. I tak, okej, dobra. To tu mamy zjazd. Jest taki ładny przejeździk, proszę bardzo.
I stąd tu jeden pas będzie skręcać. Nie, nie, aż tak bardzo skrętu tutaj nie chcę dobić. I jakby coś, jakby ktoś się zawieruszył i chciał gdzieś tam dojechać jeszcze, to ma tutaj taką możliwość, co nie? To po to tutaj to jest zrobione, jakby ktoś się zastanawiał. Natomiast tutaj w drogę powrotną na przykład stąd damy jeden pas jeszcze do jakby ktoś tam chciał pojechać, ale to już tak gdzieś bardziej, nie wiem, gdzieś tam się jeszcze go wcześniej, tak? A na przykład tutaj będzie już prosto tak, będzie ten autostrada jechać. A pas tutaj, aby mogli wjechać, bo oni ogólnie wjeżdżają tak, tym dolnym. Gdzie ja go montuję? Może tutaj? Dobra, to tutaj będzie wjazd. I dzięki czemu tu będzie jeden pas. Nie, czekaj, tutaj jeden pas tutaj trochę to za mało. Daj tutaj z trzy. Tu będzie jeden taki potrójny do rozgałęzienia. No i proszę bardzo, tutaj mają... no, dużo naprawdę pasów. Tu im damy na przykład po dwa. I ogólnie tutaj ten każdy wjazd chciałem powiększyć na dwa. Jeżeli by mi się udało, ale z tego co widzę, to nawet idzie łatwo. Tutaj. Okej, dobra, poszło. Czyli tutaj na przykład byłby poczwórny ten mostek. I tutaj. I tu mogę sobie wybrać, którędy będę jechać. O, nie, tutaj, tu już przesadziłem. Tak, daję tutaj to podwójne i to podwójne. Dobra. I tutaj przejażdżka będzie podwójna. Pod tym. Tak, 2. 2. Tutaj 4, no bo tu już się rozszerza. I tu kawałek poczwórnego przejazdu. Tutaj może być nawet od początku. O, i będą się nam ładnie tutaj wszystkie pasy zgadzały, aby mogli jakoś ładnie z tym wszystkim funkcjonować. Dobrze. Tak. Woda im się tu przyda. Tu była już przez chwilę woda, ale on tu będzie inna. Dobrze, macie. Tutaj tak, tu będzie jakiś przemysł. Jeszcze nie wiem jaki, kiedy i co i jak. Tu możemy sobie to podłączyć. I co do prądu, to prąd to niestety musimy sobie na razie porozrzucać. W sensie podłączać pomiędzy nimi wszystkimi. Ale później, inaczej, rozbudową co i jak dokładnie to będzie wyglądać w tym porcie, zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc ten port naprawdę jest... w paru odcinkach się będziemy nim zajmować. Nie skończymy go dzisiaj na pewno. To jest akurat pewne. No, no i tu się sobie podłączymy do sieci. No i tu dużo mówić. Włączamy. Włączmy wszystko. I symbolicznie wyłączymy zaraz ten. Jak podłączy tylko i wyłącznie już te do sieci trakcyjnej, co będzie ostatnią rzeczą, którą dzisiaj zrobimy. Tu się... Mogę podłączyć to. Mogę póki co podłączyć, bo póki co się nie spodziewam jakichś tutaj strasznych... Nie wiadomo czego. Dobra, te linie pomocnicze już nam nie pomogą. To jest pewne. Dobrze, wjazd. I tak, pociągi to ja też bym tutaj chciał jakoś górą puścić. Czekaj, to tu sobie rozpuśćmy to górą. Tak, no jakoś tak mogą jechać. Czyli jakoś tak, bo tu dojedziemy do tej linii, co nie? I tu póki co jakiś taki prowizoryczny rozjazd zrobimy. Ale tak jak mówiłem, tu będzie duży węzeł. Tu będzie duży węzeł. Z tego co widzę, to już się robi problem tutaj. Dajmy sobie tutaj zjaździk stąd. Co nie, taki mały. I tutaj do góry. Bo tu nie widzisz, co nie? Nie ma szans. Takie. Dajmy sobie tu, raz, dwa, trzy. I... tutaj zakręt. Ojejku. Już widzę te pociągi. Ojej. Aż mnie zabolało teraz. Jak one tu będą zakręcać. I stąd. Tutaj dwa w dół. Dwa w dół. Ojejku, jak to było wysoko te pociągi tutaj jeździły. I tutaj podłączenie. Dawa, to tu sobie powoli będą zjeżdżać. O kurczę, patnie chowało. I stąd. To akurat będzie potrzebne. Dajmy sobie tu podłączenie. I tu... nie, to może inaczej. Tu musimy jakoś przecisnąć przez ten krótki kawałek pociągi. I widzę, że się da przecisnąć. Świetnie. I teraz by się przydało jakoś podłączyć te dwie nitki.
To byłoby dobre, jakby mi się udało, ale by było dobre, jakby mi się udało, a nie. A niestety się nie udało. Można zrobić to tak. Ok, i tu już widzę, że będzie prosto. Wystarczy teraz puścić linię do tego. Czekaj. Już jesteśmy na końcu dzisiejszego portu, naprawdę. Ja w to wierzę. Chyba. Dajmy sobie tutaj do góry słup. I tu się dzięki temu spokojnie podłączy. Chociaż jest to tutaj słupy, co jak co, ale to jest naprawdę zły pomysł. Wiem, że właśnie straciliście połączenie. Popuścimy wam te słupy trochę inaczej. Do miasta. Czekaj. Dalej. A tutaj możemy puścić do góry. Nad tą trasą. Tu w dół. I tutaj do tego. To sobie wszystko będzie oczywiście lepiej rozplanowane kiedyś, ale kiedyś. Dajmy sobie tutaj podłączenie. Tu i... Może tu? Czekaj. No, podłączone. Tutaj naprawdę jest jakaś sieć niezła tych połączeń. Ale no cóż, dobra. No i tu są pociągi podłączone. Jeszcze jedyne, co trzeba zrobić, to te pociągi podłączyć. Ale to sądzę, że nie powinien być jakiś duży problem. Chyba, że będzie. Okej. Siatka wyłącz. Czekaj, czy ja wyłączyłem siatkę? Nie. Włączyłem linię pomocnicze. No to bym się przejechał na tym moim wyłączeniu normalnie. Do góry. Okej. No dobra. Jakoś to przeszliśmy. Prądu nie będziecie mieli teraz. To jest pewne. Dobrze, macie podłączenie. No to tak, co tu dużo mówić? Co by tu dużo nie mówić? Może bardziej w ten sposób. Możemy symbolicznie... Dobra, ostatni statek. Oto i właśnie jest ostatni statek. Tu ja widzę, że już statki, zobaczcie. Pływają. Najlepsze. To mamy ostatni statek, który przypływa do tego naszego. To wszystko niestety będziemy musieli wyłączyć. Tego nie będzie. Tak jak mówiłem, bo to było źle od początku zorganizowane. No ale no cóż. Wyłącz. Ja jeszcze tego nie będę ci wyburzać, bo jestem dobrą osobą, ale... to możemy teoretycznie zostawić ten dworzec, ale dobra. Ale to on też z czasem na pewno już go tam nie będzie. No powiem wam tak. Nasz wielki port, choć nie jest jeszcze do końca gotowy, jest naprawdę wielki. Zobaczcie, ile statków już płyną. Jeden i drugi tutaj widzimy, że już płynie do tej części... A właśnie, te pociągi trzeba wyłączyć. Do tej części tej drugiej, czyli zobacz, tutaj jest jakiś statek. Czy ty coś nam przywiozłeś? Tak, 28, 12, okej, okay, no zobaczymy zaraz. Tak, wyjeżdżają ciężarówki. I zobaczcie, jest pociąg, czekał na załadunek. I się załadował teraz. No, to jest to, na co czekaliśmy, dokładnie na to czekaliśmy. No bo ja słyszę, że już jest koniec mojego czasu, więc... Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra, jakąś ładną miniaturkę trzasną tutaj. A, statek nie uciekaj. Okej, no. To co? Jeśli nie subskrybowaliście, to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić, jak kończę ten polot. Cześć!